Niewidzialne kobiety, Caroline Criado Perez. To jest to, co czytamy. Rozdział czwarty. Pierwsza książka, która na taką skalę analizuje seksistowski charakter świata, w którym żyjemy. Od dostępności usług publicznych po projektowanie dóbr luksusowych. Rozdział czwarty. Mit merytokracji. Przez większą część XX wieku w Orkiestrze Filharmonii Nowojorskiej nie było kobiet. Licznik drgnął parę razy w latach 50. i 60., gdy przyjęto jedną czy dwie, ale poza tym ich odsetek uparcie tkwił w okolicach zera. W pewnym momencie jednak nagle coś się zmieniło. Od lat 70. grono muzyczek zaczęło się coraz bardziej poszerzać. Rotacja w orkiestrach jest niezwykle niska. Skład takiego zespołu, liczącego mniej więcej 100 muzyków, jest dość statyczny i gdy dostajesz angaż, to często możesz dotrwać w nim do emerytury. Rzadko się zdarza, by muzyka wylano z pracy. Musiało więc wydarzyć się coś wyjątkowego, kiedy odsetek kobiet w Orkiestrze Filharmonii w ciągu jednej dekady wzrósł z 0% do 10%. Przeszkadza wam muzyczka? Może być bez. Pewnie. A jak ktoś chce, to włączy sobie swoją, nie? Już wyłączam. Ma problemu. Z 0 do 10%. Tym czymś były przesłuchania w ciemno, wprowadzone na początku lat 70. XX wieku po procesie sądowym. W czasie przesłuchania w ciemno, jak sama nazwa wskazuje, komisja rekrutacyjna nie widzi, kto gra, ponieważ od kandydata oddziela ją parawan. Parawany przyniosły natychmiastowy rezultat. Już w latach 80. kobiety stanowiły nawet połowę nowo przyjętych. Obecnie proporcja kobiet w gronie muzyków w Filharmonii Nowojorskiej wynosi nieco ponad 45%. Wystarczyło ustawić parawan, żeby procedura przesłuchań do Filharmonii Nowojorskiej zamieniła się w merytokrację. Ale to ewenement. W przypadku zdecydowanej większości decyzji rekrutacyjnych na świecie merytokracja to podstępny mit. Mit, który staje się przykrywką dla instytucjonalnego prymatu białych mężczyzn. Niestety okazuje się on zdumiewająco odporny na wszelkie, sięgające wielu dekad wstecz, dowody demaskujące go jako fantazję, którą ponad wszelką wątpliwość jest. Jeśli chcemy zburzyć ten mit, będziemy musieli zrobić coś więcej niż tylko pozyskiwać dane. Fakt, że merytokracja to mit, nie jest łatwy do przełknięcia. Ludzie w każdym zakątku wysoko rozwiniętego świata żywią przekonanie, że merytokracja to nie tyle pożądany, ile już istniejący stan rzeczy. Mimo dowodów świadczących o tym, że jeśli już, to w Stanach panuje niższy poziom merytokracji niż w innych państwach wysoko uprzemysłowionych, to właśnie Amerykanie hołdują idei rządów ludzi kompetentnych, a strategie zatrudniania i awansu od kilku dekad są już opracowywane w taki sposób, jakby przydzielanie stanowisk według kompetencji było faktem. Sondaż przeprowadzony w amerykańskich firmach ujawnił, że w 2002 roku 95% z nich korzystało z oceny pracowników, w porównaniu z 45% w 1971, a 90% miało system wynagrodzeń uzależniony od osiągnięć. Problem w tym, że niewiele przesłanek świadczy o skuteczności takich rozwiązań. Istnieją za to twarde dowody na ich nieskuteczność. Analiza 248 ocen pracowników zebranych w różnych amerykańskich przedsiębiorstwach technologicznych wykazała, że kobiety są krytykowane za cechy osobowości, mężczyźni zaś nie. Kobietom nakazuje się, by spuściły z tonu, by dały spokój. Nazywa się je apodyktycznymi, konfliktowymi, wyszczekanymi, agresywnymi, rozhisteryzowanymi i irracjonalnymi. Ze wszystkich tych określeń w ocenach mężczyzn pojawiło się tylko słowo agresywny. Dwukrotnie w formie zachęty do rozwijania tej cechy. Jeszcze większym skandalem jest to, że w kilku badaniach dotyczących przyznawania premii lub podwyżki pensji za wyniki okazało się, że biali mężczyźni są nagradzani wyższą stawką niż kobiety i mniejszości etniczne o takich samych osiągnięciach. Jedno badanie korporacji finansowej ujawniło 25% różnicę w premiach za osiągnięcia między kobietami i mężczyznami pracującymi na tych samych stanowiskach. W amerykańskiej branży technologicznej
Mamy do czynienia z istną apoteozą mitu merytokracji. Według sondażu z 2016 roku najważniejszym zadaniem dla założycieli startupów technologicznych było zatrudnianie właściwych ludzi. Posiadanie zróżnicowanego personelu znalazło się zaś na 7. miejscu listy 10 priorytetów biznesowych. Co czwarty ankietowany stwierdził, że różnorodność czy work-life balance w ogóle go nie interesuje. Wszystko to razem sprowadza się do przekonania, że jeżeli chcesz znaleźć najlepszych ludzi, nie musisz niwelować nierówności strukturalnych. Wystarczy, że wierzysz w merytokrację. Właściwie wiara w merytokrację może nam wystarczyć, jeśli chcemy wprowadzić nierówności. Badania pokazują, że wiara we własny obiektywizm albo przeświadczenie, że nie jest się seksistą, czyni daną osobę mniej obiektywną i sprzyja zachowaniom o podłożu seksistowskim. Mężczyźni, bo takich uprzedzeń nie wykazano u kobiet, którzy wierzą w to, że w swoich decyzjach kadrowych kierują się obiektywizmem, z większym prawdopodobieństwem zatrudnią kandydata, aniżeli identycznie przedstawioną im kandydatkę. A w organizacjach uważanych za bastiony merytokracji, menadżerowie przedkładają pracowników nad pracowniczki o takich samych kwalifikacjach. Roman z branży technologicznej, tak zapatrzonej w możliwość big data, z mitem merytokracji cechuje pewien paradoks, bo to jeden z nielicznych przypadków, w których dane istnieją. Lecz jeśli merytokracja jest w Dolinie Krzemowej religią, to za jej Boga można uznać białego, niedoszłego absolwenta Harvardu płci męskiej. Podobnie jak większość jego apostołów, kobiety stanowią zaledwie 1/4 zatrudnionych w przemyśle technologicznym i 11% jego kadry kierowniczej. Mimo że uzyskują ponad połowę licencjatów w Stanach Zjednoczonych, połowę wszystkich licencjatów z chemii i prawie połowę z matematyki. W ogóle chciałbym tutaj, niezależnie od tego, jak bardzo jakby macie, nie wiem, że ktoś może mieć wątpliwość jakieś tam do danych, bo jest tutaj mnóstwo, których oczywiście nie będę przytaczał, jest mnóstwo jakby tych i odnośników do różnego rodzaju badań. W zasadzie w każdym akapicie gdzieś jest jedno albo dwa, odnośniki do jakichś badań na potwierdzenie jakby tych rzeczy, które są wypowiadane, więc to nie są rzeczy bez pokrycia, ale powiedzmy, że jakby stwierdzicie takie rzeczy, to ogólnie to jest super, to jest wiara w merytokrację może nam wystarczyć, jeśli chcemy wprowadzić nierówności, że jeżeli nie będziesz uznawać, że coś, co robisz, może być nie takie, że coś, co robisz jakby, że możesz nie być najlepszą osobą do oceniania tego, to sprawi, że nie będziesz widzieć żadnych błędów w swoim zachowaniu, nie? Więc jakby to jest dla mnie jakby najważniejsze, że to jakoś logicznie z siebie wynika, że jeżeli przestajemy szukać błędów w sobie, no to naturalnie będziemy popełniać te same błędy w kółko, dlatego że nie widzimy problemu. Dobra, kontynuując. Pokazać okładkę? Proszę bardzo. Trudno jest pokazywać okładkę i czytać, więc przestaję pokazywać okładkę. Po 10 latach z firm technologicznych odchodzi ponad 40% kobiet, mężczyzn dla porównania 17%. Z raportu Center for Talent Innovation wynika, że kobiety nie odchodzą z przyczyn rodzinnych ani dlatego, że nie lubią swojej pracy. Robią to z powodu warunków w miejscu pracy, docinków ze strony przełożonych i poczucia stagnacji w życiu zawodowym. Tego nie robię, że to jest jakby fikcja, tylko dlatego, że to jest cytat. Tak o? Tak o mam trzymać? Wtedy wy mnie nie będziecie widzieć. Nie, walić to. Obszerny artykuł w Los Angeles Times podaje też, że kobiety rezygnują, ponieważ są wielokrotnie pomijane przy awansie, a ich pomysły lądują w koszu. Czy to brzmi jak merytokracja? Czy nie wygląda raczej jak zinstytucjonalizowane uprzedzenie? To, że mit merytokracji... Chyba jest napisane w opisie Steamka, jaka jest to jest książka, pieski. Czytamy rozdział niewidzialnych kobiet. Tak, jest napisane. To, że mit merytokracji ma się dobrze w obliczu tych statystyk, świadczy o potędze domyślnej męskości. Skoro 80% mężczyzn na hasło osoba wyobraża sobie mężczyznę, możliwe, że wielu z nich zwyczajnie nie dostrzega tego, jak bardzo zmaskulinizowana jest branża technologiczna.
Świadczy to też jednak o atrakcyjności mitu, który utwierdza swoich wyznawców w przekonaniu, że swoje osiągnięcia zawdzięczają tylko własnym zasługom. Nieprzypadkowo najbardziej skorzy do wiary w merytokrację są młodzi biali Amerykanie z klasy wyższej. Ponieważ w mit merytokracji najchętniej wierzą biali Amerykanie z klasy wyższej, nie jest niespodzianką, że zagorzałych wyznawców tej religii ma również środowisko akademickie. W wyższych sferach świata nauki, szczególnie w naukach ścisłych, technice, inżynierii i matematyce, określanych akronimem STEM, prym wiodą biali mężczyźni z klasy średniej i wyższej. Mit merytokracji znajduje tam idealne warunki do rozwoju. Między innymi dlatego niedawne badanie pokazało, że nauczyciele akademiccy płci męskiej, zwłaszcza ci z zakresu STEM, wyżej ocenili fałszywe badania, z których płynął rzekomo wniosek, że w świecie akademickim nie ma uprzedzeń na tle płciowym niż te autentyczne, potwierdzające ich istnienie. A uprzedzeń tego rodzaju jest tam napęczki i w dodatku są one świetnie udokumentowane. Rozliczne badania z całego świata potwierdzają, że studentki i nauczycielki akademickie często mają dużo mniejsze niż ich koledzy o porównywalnym dorobku szanse na otrzymanie grantów, zgodę na konsultacje z profesorami, propozycje objęcia mentoringiem czy nawet zatrudnienie. Podczas gdy matki postrzegane są jako mniej kompetentne i często gorzej wynagradzane, ojcostwo może działać na korzyść mężczyzny. Ten seksizm bynajmniej nie ogranicza się do świata nauki. Mimo ogromu danych ukazujących, że środowisku naukowemu w istocie daleko do merytokracji, uniwersytety w dalszym ciągu postępują jednak tak, jak gdyby studenci i studentki, wykładowcy i wykładowczynie pracowali na równych zasadach. Postępy kariery w świecie naukowym zależą w dużym stopniu od tego, ile zdołasz opublikować w recenzowanych czasopismach, ale publikacja nie jest dla mężczyzn takim samym wyczynem, jakim okazuje się dla kobiet. Dzięki chemii. Wiele badań potwierdza, że artykuły napisane przez kobiety są częściej dopuszczane lub wyżej oceniane w procedurze dwukrotnie ślepej recenzji, gdy recenzent nie zna tożsamości autora i odwrotnie. I choć w tej kwestii dane nie są jednoznaczne, to zważywszy na ogrom już rozpoznanych uprzedzeń wobec kobiet w świecie uczelnianym, trudno znaleźć argumenty przeciwko upowszechnieniu takiego modelu ślepej recenzji naukowej. Mimo to większość czasopism i konferencji od tego stroni. Akademiczkom oczywiście udaje się publikować, ale to dopiero połowa sukcesu. Kluczowym miernikiem oceny doniosłości badań, decydującym o dalszej karierze, jest cytowanie. A liczne analizy dowiodły, że odkrycia kobiet są cytowane rzadziej niż odkrycia mężczyzn i dzieje się to systematycznie. W ostatnich 20 latach mężczyźni stosowali autocytaty prawie 3 razy częściej niż kobiety. Kobiety z kolei częściej niż mężczyźni powołują się na inne kobiety. Prowadzi to do błędnego koła. Ponieważ mniej kobiet publikuje, to są też rzadziej cytowane, a co za tym idzie, robią mniejsze postępy w karierze niż powinny. Lukę w liczbie cytatów powiększa myślenie o męskości jako normie. Powszechna praktyka polegająca na używaniu inicjałów zamiast pełnych imion i nazwisk powoduje, że płeć autorów często nie jest oczywista na pierwszy rzut oka, a kobiety są brane za mężczyzn. Według jednej z analiz naukowczynie są cytowane tak, jakby były mężczyznami, przez kolegów, którzy przyjmują, że P oznacza Paula, a nie Pauline, ponad 10 razy częściej niż na odwrót. W artykule dla New York Timesa ekonomista Justin Wolfers zauważył podobny nawyk u dziennikarzy uporczywie wymieniających współautora jako autora głównego w przypadkach, gdy główną autorką była kobieta. Takie lenistwo myślowe jest niewybaczalne w doniesieniach medialnych, a wręcz niedopuszczalne w świecie akademickim, jednak również tam się ono szerzy. W ekonomii prace pisane przez dwoje autorów są normą, ale przynoszą większe profity mężczyznom. Mężczyźni zyskują jednakowe uznanie za prace indywidualne i współtworzone, natomiast kobiety, chyba że piszące w tandemie z innymi ekonomistkami, doceniane są za prace wspólne o ponad połowę rzadziej niż mężczyźni. To, wedle jednego z amerykańskich badań, tłumaczy, dlaczego ekonomiści, choć publikują tyle samo co ich koleżanki po fachu, mają dwukrotnie większe szanse na etat na uczelni.
Androcentryczne myślenie może również wyjaśniać, dlaczego rezultaty badań naukowych postrzegane jako dzieło mężczyzn kojarzone są z wyższą jakością naukową, w cudzysłowie. Może to wynikać ze zwykłego seksizmu, ale może też być skutkiem takiego sposobu myślenia, który postrzega męskość jako coś uniwersalnego, kobiecość zaś jako sprawę niszową. To jakby wielokrotnie się akurat ta rzecz w książce, jak dotąd właśnie przy ten, że właśnie jakby męski jako domyślny i w zasadzie trochę o tym jest ta książka. Się męskie jako domyślne i kobiece jako odstępstwo od normy, mimo że jest nas 50-50 na świecie. Z całą pewnością pomaga to uzasadnić, dlaczego naukowczyniom poświęca się tak mało miejsca w programach nauczania. Naturalnie, zanim kobieta stanie przed tymi wszystkimi ukrytymi przeszkodami, musi znaleźć czas, żeby w ogóle realizować swoje badania, co nie jest bynajmniej oczywistością. Omówiłyśmy już, jak obciążenie kobiet pracą nieodpłatną poza stanowiskiem pracy zarobkowej upośledza ich zdolność do prowadzenia badań naukowych. Ale kobietom nie pomaga też wynagradzana praca w miejscu pracy zarobkowej. Gdy studenci mają jakiś problem emocjonalny, zwracają się z nim nie do profesorów, lecz do profesorek. Częściej też wypraszają u nich przedłużenie terminu, podwyższenie oceny i naginanie zasad. Tego typu prośba, rozpatrywana indywidualnie, nie pochłania dużo czasu ani energii psychicznej, ale takie sprawy zsumowane stanowią dla nauczycielek akademickich wydatek czasowy, o którym ich koledzy w większości nie mają nawet pojęcia, a i uczelnie nie biorą go pod uwagę. Wczoraj czytałam rant, jak kobieta idzie kupić samochód, prawie zawsze konsultanci mówią z facetem, nawet jak to ona o coś pyta. Ja tak, no, brzmi jak celna obserwacja. Kobiety są też częściej proszone o wykonywanie niżej cenionej pracy biurowej i zgadzają się na nią, byle nie dostać łatki niefajnych. To problem bardzo wielu miejsc pracy. Kobiety, a już zwłaszcza przedstawicielki mniejszości etnicznych, gospodarzą. Robią notatki, przynoszą kawę, sprzątają po wszystkich, tak samo w biurze, jak i w domu. Częściej niż ich koledzy są też obciążane dodatkowymi godzinami dydaktycznymi, co również osłabia ich potencjał publikowania. A nauczanie, podobnie jak prace biurowe, postrzegane jest jako mniej ważne, mniej poważne, mniej wartościowe niż badania. Tu wpadamy w kolejne błędne koło. Obciążenie pracą dydaktyczną uniemożliwia kobietom publikowanie na odpowiednio dużą skalę, a to prowadzi do zwiększenia liczby godzin dydaktycznych itd. Make Life Hard wrzucało taką historię, chyba że była mechaniczka F1, poszła z mężem kupić samochód i sprzedawcy tylko z nim gadali, a on nie miał pojęcia o samochodach. Ja bym bardzo chciał, żeby nikt mnie nie traktował jako osobę, która wie coś o samochodach, bo ja kurwa nie mam pojęcia i mi bardzo głupio, jak ktoś mi próbuje mówić, jakby o, to jest coś, co powinieneś wiedzieć. Fuck you. Nie mam kurwa pojęcia. Spytaj mnie, jaka jest moja ulubiona atomówka. A nie. Gdzie to ja byłem? Niesprawiedliwość, jaką jest obarczanie kobiet niżej cenioną pracą, pogłębia system oceny tej pracy, który już sam w sobie zawiera wobec nich uprzedzenia. Ankiety oceny pracy wykładowcy są powszechnie używane w szkolnictwie wyższym i stanowią jeszcze jeden przykład sytuacji, w której mamy dane, ale je po prostu lekceważymy. Dekady badań w wielu krajach pokazują, że ankiety ewaluacyjne są zgoła bezużyteczne w ocenie jakości nauczania i przejawiają uprzedzenia wobec kobiet na stanowiskach wykładowców w znacznym i statystycznie istotnym stopniu. Nadają się za to całkiem nieźle do diagnozowania seksizmu. Jeden z jego przejawów, znany nam już przekonanie człowiek równa się mężczyzna, pojawia się w obiekcjach zgłaszanych wówczas, gdy wykładowczynie przestają się koncentrować na białych mężczyznach. Nie wyniosłem z tego kursu nic nowego oprócz wiedzy o problemach płciowo-rasowych, żalił się student, który najwyraźniej uważał, że płeć i rasa nie mają znaczenia dla przedmiotu zajęć, jakim była amerykańska konfederacja. Dla wszystkich osób, które doszły dopiero, jesteśmy w trakcie właśnie czytania Niewidzialnych kobiet Caroline Criado Perez. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Szwiorka, jak nam montowali internet,
Albo jak cokolwiek nam naprawiają domu, to mimo że ja jestem najemcą mieszkania, ja wychodzę rozmawiać z ludźmi i to ja zadaję pytania. Jeśli mój współlokator jest obok, to zawsze pytania kierują do niego. Zawsze na nie ostentacyjnie odpowiadam, ale niekoniecznie do nich dociera, że jej zachowanie nie było w porządku. Ja zazwyczaj jakby. To jest trudność. Zazwyczaj ludzie jakby nie dopatrują u siebie jakby czegoś, co robią nie tak, kiedy to jest takie utwierdzane. Więc jakby potrzebujemy jeszcze właśnie. W sensie najpierw trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w jakiś sposób ułomni i że wszyscy popełniamy, niezależnie od tego, jak bardzo oświeceni nawet jesteśmy, popełniamy seksistowskie, rasistowskie i tak dalej błędy. I że trzeba sobie robić ten check, dlatego że rzadko ktoś inny to zrobi. Więc im więcej wiemy, tym lepiej możemy sobie z tym radzić, co nie? Wpadłszy w pułapkę napotkaną przez nas już we wstępie, czyli zapominania o tym, że słowo ludzie może oznaczać zarówno kobiety, jak i mężczyzn, inny student ubolewał. Chociaż Andrea zapowiedziała pierwszego dnia, że będzie uczyć ludzkiej perspektywy, nie wywiązała się z tego, bo najwięcej było o historii Indian i kobiet. Nawiasem mówiąc, sugestie, że wykładowczyni skupiała się na dziejach Indian i kobiet, warto traktować z rezerwą. Jedna z moich znajomych dostała podobną recenzję od unieszczęśliwionego studenta za to, że za bardzo koncentrowała się na feminizmie w swoich wykładach z filozofii politycznej. Zajęć odbyło się 10, o feminizmie mówiła tylko na jednych. Gorsi profesorowie niezmiennie otrzymują od studentów, chociaż jakby obstawiam, że jeżeli mówiła jakby ten i on narzekał, prawdopodobnie jakby możliwe, że temat po prostu kobiet pojawiał się więcej jakby w filozofii politycznej u niej, więc a może to było interpretowane przez studenta jako mówienie o feminizmie, nie? Równie dobrze też tak mogło być. Jakby na to samo wychodzi. Gorsi profesorowie niezmiennie otrzymują od studentów wyższe oceny niż lepsze wykładowczynie. W mniemaniu studentów wykładowcy płci męskiej szybciej oddają ocenione prace egzaminacyjne. Nawet gdy to niemożliwe, bo jest to kurs online prowadzony przez jednego wykładowcę, a połowie studentów powiedziano, że jest to mężczyzna, drugiej połowie natomiast, że kobieta. Nauczycielkom akademickim obrywa się, jeśli nie zostaną uznane za wystarczająco serdeczne i przystępne. A gdy są serdeczne i przystępne, może im się oberwać za brak autorytetu albo profesjonalizmu. Kiedy jednak kobieta sprawia wrażenie osoby autorytatywnej i znającej się na rzeczy, może wzbudzić dezaprobatę studentów, ponieważ narusza stereotypy na temat ról przypisanych płciom. Tymczasem mężczyźni są nagradzani, jeśli tylko uczą w sposób przystępny na takim poziomie, który u kobiet jest brany za coś oczywistego, a przez to dostrzega się go tylko wówczas, gdy nie występuje. Analiza 14 milionów ocen na stronie internetowej ratemyprofessors.com pokazała, że wykładowczynie częściej bywają wredne, ostre, niesprawiedliwe, surowe i denerwujące. A sytuacja się pogarsza. Nauczycielki akademickie masowo rezygnują z zapoznawania się z wystawionymi im ocenami, gdyż komentarze studentów stają się coraz bardziej agresywne, niekiedy wręcz brutalne. Wykładowczyni historii politycznej na jednym z kanadyjskich uniwersytetów otrzymała od swojego studenta jakże pożyteczną informację zwrotną. Podoba mi się, że widać pani sutki przez biustonosz. Dzięki. Wspomniana profesora nosi od tamtej pory wyłącznie lekko usztywniane biustonosze. Czytanie książek na streamie. Czytamy tylko jeden rozdział, żeby zachęcić do tego, do ten. Do przeczytania całości. Nie będziemy czytać całej książki tutaj. No, ale to jest coś, do czego też jakby ja mogę się gdzieś tam odnieść, jak sobie pomyślę po prostu o czasach szkolnych i do tego, jak bardzo przejebane miały młode nauczycielki. W sensie, że mimo, że jakby mieliśmy. To jest najtrudniejsze. W sensie, jeżeli nauczycielka jeszcze jest młoda, to jakby zdomyślnie jest absolutne zero kurwa szacunku do ten. W sensie przejebane miały. Nasza młoda matematyczka miała przejebane. I widzieliśmy ją wszyscy jako taką zupełną sucz, ale nie różniła się tak bardzo od innego gościa, który był. I był straszliwym bucem, ale był stary, jakby to jest, bo to wtedy jest taka cecha, wiecie, że
nietypowy procesor, tam ostro tam ciśnie czy coś takiego. Starsze nauczycielki też mają źle. U nas jakby wydaje się, że na pewno, jakby to kwestia jakby wiadomo, no bo jak ja tutaj mówię, no to mówię tylko, jak to się mówi, no jakby z własnego życia tylko, że to nie jest anegdotyczne. To samo badanie studenckich ocen dydaktyków, które pokazało, że kobiety częściej bywają wredne, dowodzi, że wykładowców płci męskiej częściej opisuje się takimi przymiotnikami jak błyskotliwy, inteligentny, dowcipny i genialny. Tylko czy ci mężczyźni istotnie są obdarzeni większym wrodzonym talentem niż ich koleżanki? Czy może te słowa nie są tak neutralne płciowo, jak się wydaje? Wymień jakiegoś geniusza. Możliwe, że na myśl przyszedł ci mężczyzna. Co jakby w języku angielskim, to jakby w oryginale prawdopodobnie to jeszcze mocniej wybrzmiewa tutaj. Nie szkodzi. Wszyscy mamy te nieświadome uprzedzenia. Mnie się przypomniał Einstein z wystawionym językiem i szopą na głowie. Ale wskutek tych uprzedzeń, które lubię nazywać syndromem geniusza, profesorowie płci męskiej już na wstępie są uznawani za lepiej zorientowanych, bardziej obiektywnych i obdarzonych większym wrodzonym talentem. Tymczasem system awansu oparty na studenckiej ewaluacji w ogóle nie bierze tego w rachubę. Syndrom geniusza to w dużym stopniu rezultat luki w danych. Wykreśliliśmy z dziejów tylu geniuszy płci żeńskiej, że już nie przychodzą nam tak łatwo na myśl. Skutki są takie, że gdy jednym z wymagań w ogłoszeniu o pracę jest błyskotliwość, tak naprawdę znaczy to penis. Kilka badań dowiodło, że im bardziej sukces w danej dziedzinie kojarzy się w naszej kulturze z takimi cechami jak genialność, przepraszam, czy wrodzony talent, a więc w filozofii, matematyce, fizyce, komponowaniu muzyki, informatyce, tym mniej kobiet będzie tę dziedzinę studiować i w niej pracować, bo po prostu nie postrzegamy kobiet jako błyskotliwych z natury. Ba, kobiecość wydaje się nam wręcz negatywnie skorelowana z geniuszem. Całkiem niedawno przeprowadzone badanie, w którym pokazano uczestnikom zdjęcia kadry naukowej elitarnych amerykańskich uniwersytetów, mężczyzn i kobiet, pokazało, że wygląd nie miał wpływu na to, czy mężczyzna zostanie oceniony jako naukowiec. Gdy mowa zaś o kobietach, to im bardziej zbliżały się do stereotypowego wizerunku kobiety, tym rzadziej ludzie przypisywali im przynależność do świata nauki. Z syndromem geniusza oswajamy dzieci od najmłodszych lat. Amerykańscy badacze odkryli niedawno, że kiedy dziewczynki w wieku 5 lat rozpoczynają naukę w szkole, równie często jak 5-letni chłopcy myślą, że kobiety bywają bardzo, bardzo mądre. Gdy jednak kończą 6 lat, coś ulega zmianie. Ogarnia je zwątpienie w możliwości swojej płci. I to do tego stopnia, że zaczynają się ograniczać. Jeśli jakąś grę przedstawi się im jako przeznaczoną dla bardzo, bardzo bystrych dzieci, 5-letnie dziewczynki podejmują ją równie chętnie jak ich rówieśnicy, ale już 6-letnie nagle przestają się interesować tym rodzajem gry. Małe dziewczynki uczą się w szkołach, że określenie geniusz ich nie dotyczy. Nic dziwnego zatem, że gdy wypełniają na studiach ankiety ewaluacyjne, mają już wpojone postrzeganie swoich nauczycielek jako gorzej przygotowanych do zawodu. Lovelace? Okej, powiem ci, I've got it. Nie wiem, kto to jest Lovelace. So... Może trzeba... Ten. Ada Lovelace? Nope. Zero. Maria Skłodowska-Curie. To jest to, co ja znam. Ach, słynna córka Lorda Byrona. A to jak Lord Byron, jak był jej ojcem, wobec tego może zwrócę uwagę na ten temat. Dobra, dosyć żartów. No to teraz będę wiedział. Dzięki wielkie za info, pierwsza programistka. Szkoły wciskają syndrom geniusza również chłopcom. Jak wspomniałam we wstępie, po dekadach badań z cyklu Narysuj naukowca, co jakby, no u nas jakby mamy te płciowe tak, że w sensie u nas i tak się jakby dopiero niedawno wchodzą te feminatywy. W sensie niedawno na nowo wchodzą feminatywy, nie? Ale jakby, że mamy naukowca i mamy naukowczynię, czy naukowce.
W każdym razie w języku angielskim, jakby, jako że to wszystko jakby dzieje się tam w języku angielskim i jakby w języku angielskim są te badania, scientist jest kompletnie neutralny płciowo jako słowo, nie? Z badań z cyklu Narysuj naukowca, w których przytłaczającą większość dzieci rysowała mężczyzn, niedawną metaanalizę tych badań fetowano w mediach jako dowód na to, że nareszcie stajemy się mniej seksistowscy. Podczas gdy w latach 60. XX wieku tylko 1% dzieci rysowało naukowczynie, dziś czyni to 28%. Oznacza to naturalnie pewien postęp, ale wciąż kiepsko ma się do rzeczywistości. W Wielkiej Brytanii kobiety przewyższają liczebnie mężczyzn w szerokim spektrum dziedzin naukowych. 86% studiujących chemię polimerów, 57% studiujących genetykę i 56% studiujących mikrobiologię to kobiety. Tak czy inaczej, wyniki są bardziej skomplikowane niż sugerują to media. I nadal dostarczają hańbiących dowodów, że przez luki w programach nauczania dzieci przyswajają sobie uprzedzenia. Na początku edukacji szkolnej dzieci rysują mniej więcej tyle samo naukowców płci męskiej co żeńskiej. Dziewczynki i chłopcy robią to podobnie. U 7 i 8-letnich dzieci naukowcy płci męskiej już znacznie przewyższają liczebnie naukowców płci żeńskiej. 14-latki rysują czterokrotnie więcej naukowców niż naukowczyń. Zatem, choć rysuje się więcej naukowców płci żeńskiej, wzrost ten zawdzięczamy w dużej mierze młodszym dzieciom, którym system oświaty nie zdążył jeszcze wpoić stereotypów płciowych. Mam dziwne spostrzeżenie, może coś sobie wzorowałem, ale w gimnazjum, jak zapuściłem długie włosy, kobiece włosy i bardzo stroniłem od męskich zainteresowań, moje oceny wystrzeliły i każdy nauczyciel mnie lubił. Anegdotyczne, nie? Może byłeś po prostu ładny, fajny chłopczyk. Albo ty czułeś się pewniej. Jakby może być bardzo dużo rzeczy tutaj, nie? To jest w ogóle. Powiem wam, jak dużo nam jeszcze zostało. To jest długi. Mogłem sprawdzić, jak długi jest ten rozdział. Czy to jest aż do tym? Nie, niemożliwe. Nie, to już jest rozdział szósty, więc jeszcze już nie tak dużo. Spoko. Czekajcie. Jeszcze 12 stron. Ale ja chętnie będę kontynuował czytanie. O, widzę, cały czas rośnie liczba wpadających. Słuchajcie, czytamy sobie dzisiaj Niewidzialne kobiety, Caroline Credo Perez, rozdział 4, Mit merytokracji. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, jak budowane są jakby nasze uprzedzenia. Zresztą posłuchajcie sobie kilka. Wydaje się, że tu jest na tyle dużo poruszanych tematów, że wydaje się, że możecie wejść jakby w dowolnym momencie czytania i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Więc polecam. I jakby co, to tutaj jest mnóstwo jakby rzeczy, odnośników, nie, do różnych. Tutaj nie widać. Ale jest pierdyliar, w sensie tu już jest numerek 180, tak dużo jest tych przypisów z linkami do różnych badań. Więc to jest dość mocno, więc nawet jeżeli tam któreś badanie nie działa za dobrze, to jest jakby tak przytłaczająco dużo tego wszystkiego, że wydaje się, że nie da się tego zbyć. Teraz czytamy o syndromie geniusza, czyli tego, że to mężczyźni są widziani jako geniusze, nawet w języku angielskim, gdzie genius jest zupełnie, jakby nie ma żadnego geniuszka ani nic takiego. Czternastolatki z systemu świat dobra jesteśmy. Zmiana kryje też istotną różnicę między płciami. W latach 1985-2016 średni udział procentowy naukowców płci żeńskiej rysowanych przez dziewczęta wzrósł z 33 do 58%. U chłopców te same wskaźniki wyniosły odpowiednio 2,4 i 13%. Tę rozbieżność da się może lepiej zrozumieć w świetle badania z 2016 roku, w którym okazało się, że podczas gdy studentki biologii oceniały swoich rówieśników zgodnie z ich faktycznymi zdolnościami, studenci konsekwentnie opisywali swoich kolegów jako inteligentniejszych niż ich osiągające lepsze wyniki koleżanki. Syndrom geniusza to potworny narkotyk. Pod jego wpływem nie tylko studenci błędnie oceniają swoich wykładowców czy siebie nawzajem, istnieją także dowody, że nauczyciele błędnie oceniają swoich studentów.
Kilka badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie pokazuje, że listy polecające to jeszcze jeden z pozoru neutralny płciowo element procesu rekrutacyjnego, który bynajmniej neutralny nie jest. Według pewnego amerykańskiego badania kandydatki w porównaniu do mężczyzn opisywane są językiem związanym bardziej z kompetencjami społecznymi – serdeczna, życzliwa, opiekuńcza – niż z aktywnością, ambitna, pewna siebie. Tymczasem wyliczanie cech prospołecznych w liście polecającym zmniejsza szanse na otrzymanie pracy, szczególnie gdy jest się kobietą. Z kolei umiejętność pracy w zespole u mężczyzn traktuje się jako zdolności przywódcze, a w odniesieniu do kobiety może wywołać wrażenie podporządkowania. To też w cytacie może wywołać wrażenie podporządkowania. Okazuje się też, że w przypadku kobiet listy polecające akcentują działalność dydaktyczną o niższym statusie kosztem badań naukowych o wyższym statusie. Zawierają też więcej sformułowań, które można odczytać dwojako. Zastrzeżenia, zdawkowe pochwały. Rzadziej pojawiają się natomiast superlatywy, jak nadzwyczajna i wybitna. Kobiety częściej opisywano też przymiotnikami odwołującymi się do ich pracowitości. Możemy mówić o luce istniejącej... To jest totalnie... Słuchajcie, to jest jakby... Kobiety opisywano przymiotnikami odwołującymi się do ich pracowitości. Totalnie to. A jeżeli chodzi o mężczyźni, jakby, słuchajcie, jakby, czy słyszeliście kiedyś o kobietach, które byłyby określane mianem zdolna, ale leniwa? Jakby dziewczyna musi pracować ciężko, żeby jakby w jakimkolwiek stopniu jakby dostać jakby ten, że może coś osiągać. Tak? Byłaś ciki? No proszę. Tak? Okej, okay, dobra, się mylę. No to mamy dobrą kontrę do tego. Ale tak wiem, że mało każda mama o swoim dziecku. No tak, każda mama o swoim dziecku. Dobra, kontynuując. Możemy mówić o luce istniejącej w samym sercu uniwersytetów, które wykorzystują system ewaluacji wykładowców i listów polecających w taki sposób, jakby zarówno ich stosowanie, jak i efekty były neutralne płciowo. Podobnie jak w przypadku samej merytokracji, luka ta bierze się jednak nie z braku danych, lecz raczej z niechęci do działania. Listom polecającym i ankietom ewaluacyjnym w dalszym ciągu przypisuje się wielką wagę i powszechnie wykorzystuje się je przy procedurach zatrudniania, awansu i zwalniania pracowników. Jakby stanowiły obiektywną miarę czyjejś wartości, mimo iż dowody temu przeczą. W Wielkiej Brytanii ankiety studenckie nabiorą jeszcze większego znaczenia w 2020 roku, po wejściu w życie Teaching Excellence Framework, model doskonałości w nauczaniu. TEF będzie używany do obliczania wysokości dotacji, jaką może otrzymać dana uczelnia, a Narodowe Badanie Zadowolenia z Jakości Nauczania będzie uważane za kluczowy miernik skuteczności nauczania. Kobiety mogą się domyślać, jak nowy wspaniały świat doskonałości nauczania będzie im przyjazny. Nieobecność merytokracji w świecie akademickim to problem, który powinien niepokoić nas wszystkich, jeżeli zależy nam na jakości badań docierających do nas ze świata nauki. Analizy pokazują bowiem, że akademiczki w swojej działalności częściej niż mężczyźni podają w wątpliwość myślenie o męskości jako normie. Oznacza to, że im więcej kobiet będzie publikowało, tym szybciej wypełni się luka w danych na temat płci. A o jakość uczelnianych badań naukowych powinniśmy dbać. To nie jakaś ezoteryka istotna tylko dla mieszkańców wieży z kości słoniowej. Badania prowadzone na wyższych uczelniach mają niebagatelny wpływ na politykę rządu, służbę zdrowia, przepisy BHP. Mają bezpośredni wpływ na życie każdego i każdej z nas. Ważne, żeby kobiety były ich częścią. To o tym było trochę więcej w poprzednich rozdziałach, zdaje się, o tej po prostu luce statystycznej, gdzie nie dzieli się po prostu, w sensie, że wszystkich się zbija po prostu jako ludzi, mimo że często potrzeby kobiet i mężczyzn są zupełnie inne. I potem się tworzy politykę wokół tego, o jakby zdecydowaliśmy tutaj ten, że mamy takie i takie dane, pomijając kompletnie jakby głos połowy społeczeństwa. Już mi głos powoli siada. No to łyka piwska bezalkoholowego.
Wiele wskazuje na to, że dzieci uczą się syndromu geniusza w szkole. Na początek powinno więc, właśnie może właśnie w temacie, bo widzę, że rozmawiacie o tych ocenach. Wydaje się, że jakby sporym problemem właśnie tego, jakby tej różnicy też tego, że jakby kobiet jest dużo więcej, to przez to, że jakby mimo że jakby wiemy te wszystkie rzeczy, to jakby wydaje się, że gdzieś wewnętrznie wiemy, że kobiety będą miały podgórkę i nie potrzebujemy do tego specjalnie jakby danych, bo wiemy, że jakby kobiety będą miały bardziej przejebane, jeżeli chodzi o dostawanie się do tych miejsc, więc oczekuje się jakby musisz być bardziej pracowita, musisz być kilka razy bardziej pracowita niż mężczyzna, nie? Z kolei ty, Kubuś, jesteś kurwa geniusz. Ty jesteś taki mądry chłopczyk, zobacz, ty byś się prawie nic nie uczył i tak dalej. Więc ja miałem na przykład status jakby geniusza do bronienia i jak dostawałem te trójki i dwójki, to... No, więc wydaje się, że z tego jakby oczekiwania jakiegoś męskiego, że po prostu dobre rzeczy się będą wydarzać, mamy tak dużo jakby mężczyzn, którzy czują, że są oszukani, dlatego że domyślnie jest takie uczucie, że jakby, że no, jakby ja dostaję rzeczy. Ja jestem geniusz, ja jestem zdolny chłopak, ja się dostanę w miejsce. Wiele wskazuje na to, że dzieci uczą się syndromu geniusza w szkole. Na początek powinno więc wystarczyć to, że przestaniemy im go wpajać. Badacze odkryli niedawno, że uczennice lepiej radzą sobie w przedmiotach ścisłych, kiedy na ilustracjach w podręcznikach widnieją również naukowczynie. Zatem, żeby skończyć z wpajaniem dziewczynkom, że genialność nie jest im dana, musimy przestać zniekształcać obraz kobiet. Proste. Dużo trudniej skorygować błędne myślenie, gdy już zostało przyswojone i osoby, które je wchłonęły, często same zaczynają je powielać po wejściu w dorosłość i po wkroczeniu na rynek pracy. Ma to dostatecznie szkodliwy wpływ na nabór pracowników prowadzony tradycyjną metodą, lecz wraz z rozwojem systemu rekrutacji opartej na algorytmach, problem nieuchronnie stanie się jeszcze bardziej dramatyczny, bo mamy wszelkie powody przypuszczać, że uprzedzenia te są nieświadomie utrwalone w kodzie, któremu zlecamy podejmowanie za nas decyzji. W 1984 roku amerykański dziennikarz Stephen Levy opublikował swoją bestsellerową książkę Hackers – Heroes of the Computer Revolution. Jego bohaterów łączyło to, że byli genialni i pełni determinacji. Byli też facetami i rzadko chodzili do łóżka z dziewczynami. Hakowałeś, żyłeś według hakerskiej etyki i wiedziałeś, że te koszmarnie niewydajne i marnotrawne istoty, jakimi są kobiety, zużywają za dużo czasu procesora, zajmują za dużo miejsca w pamięci, ironizował Levy. Kobiety nawet dziś uchodzą za paskudnie nieprzewidywalne, usłyszał od jednego ze swoich bohaterów. Jak haker, w domyśle facet, może tolerować coś tak niedoskonałego? Dwa akapity po zrelacjonowaniu tej rażącej mizoginii, Levy zachodzi w głowę, dlaczego kultura, którą opisuje, składa się ni mniej ni więcej z samych mężczyzn. Smutna prawda jest taka, że nigdy nie było hakerki na miarę gwiazdy, pisze. Nie wiadomo dlaczego. Bo ja wiem, Steve. Może spróbujemy zgadnąć. Nie dostrzegając oczywistej zależności między jawnie... To nie ja wymyśliłem, bo ja wiem, Steve, to jest napisane. Więc dostałem tutaj doskonały dialog, doskonały tekst do powiedzenia do kamerki. Nie dostrzegając oczywistej zależności między jawnie mizoginiczną kulturą a tajemniczym brakiem w niej kobiet, Levy dokłada swoje 3 grosze do mitu o wrodzonym talencie hakerskim jako wyłącznym przymiocie mężczyzn. A dziś trudno wyobrazić sobie zawód bardziej opanowany przez syndrom geniusza niż programista. Gdzie się podziały dziewczyny, które uwielbiają programować? Pytał nauczyciel licealny, biorąc udział w letnim kursie dla nauczycieli informatyki na poziomie rozszerzonym na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Nie zliczę chłopców, którzy kochają komputery, dumał. Słyszałem od niejednego rodzica, że ich synowie programowaliby przez całą noc, gdyby mogli. A takiej dziewczyny jeszcze nie spotkałem. Może to prawda, ale, jak zwróciła uwagę jedna z koleżanek nauczycielek, to, że jego uczennice tak się nie zachowują, nie musi oznaczać, że nie kochają informatyki. Wspominając własne studenckie lata, opowiedziała, jak zakochała się w programowaniu, gdyż zapisała się na pierwszy kurs na uczelni. Nie siedziała jednak przed komputerem całymi nocami, ani nawet nie poświęcała na programowanie większości swojego czasu.
Ślęczenie po nocach wskazuje na determinację i prawdopodobnie niedojrzałość, a nie tylko umiłowanie tematu. Dziewczęta mogą wyrażać swoją miłość do komputerów i informatyki na bardzo różne sposoby. Jeśli wypatrujesz tego typu obsesyjności, to znajdziesz ją u młodych mężczyzn, bo to typowe dla nich zachowania. Część dziewcząt może je przejawiać, ale nie większość. Okej, okay, jakby ten fragment nie bardzo mi podleży. Zestawianie zdolności informatycznych z typowo męskim zachowaniem, oprócz tego, że nie bierze pod uwagę społecznego rozwoju dziewcząt, a w odróżnieniu od chłopców są one karane za społeczne nieprzystosowanie, jest dziwne o tyle, że programowanie pierwotnie postrzegano jako domenę kobiet. Pierwszymi computers były kobiety. To one rozwiązywały ręcznie skomplikowane zadania matematyczne dla wojska, zanim zastąpiło je w tej roli urządzenie, które przejęło ich nazwę. Nawet gdy zostały zastąpione przez maszyny, minęły lata. Może poczytam chwilę wasz czat. Znałem i programistki, obie były super współpracownikami, obie były świetne w tym, co robiły. Ja. Mam też kumpelę programistkę, jakby, która dużo mi opowiadała o tym, trudno jest przez to, że jakby w miejscu zdominowanym przez mężczyzn musisz jakby, jesteś jakby tą kobietą w programowaniu, więc nagle reprezentujesz wszystkie inne kobiety przez to jakby, że musisz być lepsza niż to jakby, jak to będzie postrzegane jako, że okej, okay, jakby mamy kobietę na sali i nagle musisz sobie radzić z tym. Byłam chwilę na bardzo męskim roku na Polikudzie. To brzmi jak ciekawe doświadczenie. Nawet gdy zostały zastąpione przez maszyny, minęły lata, zanim na ich miejsce przyszli mężczyźni. ENIAC, ENIAC, pierwszy w pełni funkcjonalny komputer, został zaprezentowany światu w 1946 roku, a zaprogramowało go 6 kobiet. W latach 40. i 50. XX wieku kobiety pozostawały dominującą płcią w programowaniu, a w roku 67 czasopismo Cosmopolitan zamieściło artykuł pod tytułem Computer Girls, zachęcający kobiety do programowania. To całkiem jak planowanie obiadu, tłumaczyła pionierka informatyki Grace Hopper. Musisz myśleć perspektywistycznie i tak wszystko rozplanować, żeby było do twojej dyspozycji, gdy będzie ci potrzebne. Programowanie wymaga cierpliwości i umiejętności radzenia sobie ze szczegółami. Kobiety mają prawdziwy dryg do komputerów. Znaczy, ale okej, okay, ale to jest wypowiedź z 67 roku, okej? Okay? Jakby, that's odrobina perspektywy. Co tam, bajka, koszmar? Aha, po prostu koszmar, dobra. W Ostrowie były 4 laski na 100 ludu. To każda osoba z mniejszości musi reprezentować tę mniejszość wśród swoich znajomych, jaka kolega gej, no. Przejebane. Trzeba zaadresować artykuł do mężczyzn, ale nie czynić z nich bohaterów artykułu. Nie rozumiem, czemu mężczyzna ma tłumaczyć moje potrzeby. Nie mężczyzną sama jestem do tego zdolna. To jest odbieranie głosu kobietom, mansplaining. Jestem na spoko wydziale, z tego względu na drugi kierunek to matematyka i większość to dziewczyny i jest miła atmosferka. Super. Mniej więcej wtedy pracodawcy zaczęli sobie jednak uświadamiać, że programowanie to nie praca biurowa dla słabo wykwalifikowanych, za jaką ją kiedyś uważano. Inaczej niż maszynopisanie czy uzupełnianie kartotek, wymaga zaawansowanych umiejętności rozwiązywania problemów. A że syndrom geniusza jest bardziej przemożny niż obiektywna rzeczywistość, skoro kobiety już zajmowały się programowaniem, to widocznie posiadały umiejętności w tej dziedzinie, liderzy w branży zaczęli szkolić mężczyzn. Następnie opracowali narzędzia rekrutacyjne, które wydawały się obiektywne, ale w rzeczywistości kryły uprzedzenia wobec kobiet. Nieco podobnie jak ankiety ewaluacyjne, jakich używamy obecnie na uniwersytetach, owe testy kwalifikacyjne były i są krytykowane za to, że mówią pracodawcom nie tyle o tym, czy kandydat nadaje się na stanowisko, ile o tym, czy posiada lub nie stereotypowe często cechy. Trudno powiedzieć, czy te narzędzia rekrutacyjne powstały jako konsekwencja luki w danych na temat płci, bez świadomości, że cechy uznane za pożądane są stereotypowo przypisywane mężczyznom, czy w rezultacie bezpośredniej dyskryminacji, niezaprzeczalnie jednak faworyzowały mężczyzn. Stosowane w rekrutacji testy wielokrotnego wyboru nie wymagały, chociaż wydaje się, że przy tym muszę iść niestety, a bardzo przyjemnie się słucha, książkę w najbliższym czasie zamawiam. Miłego wieczorku. Trzymaj się, Julson. Dobrego czytania.
na własną rękę. Zaraz kończymy rozdział. Zostało kilka stron, tak z 9. To ja chciałem powiedzieć, mi wyleciało. A, że w sumie równie dobrze jakby kobiety mogły się faktycznie gdzieś nie zgłaszać też na stanowiska z tego powodu, gdzie zostało to umieszczone nagle jako nowa, kwalifikowana rzecz, do której jakby mężczyźni mają się zgłaszać, bo to jakby trudniej się jakby zgłosić do czegoś, kiedy ci mówią, że nie wolno. Jakby pod tym względem jest odrobinę inaczej, nie? A w takim 67, czy kiedy tam to były jeszcze dodatkowe przeszkody do przejścia, poza tym, że sam test mógł ukrywać jakieś rzeczy. Powinien się pojawić taki artykuł, jak wspominałaś, może oprócz tego pierwszego, no, można, aha, dobra, prowadzić jakąś rozmowę, sorry, ja nie wiem. Stosowane w rekrutacji testy wielokrotnego wyboru nie wymagały większej subtelności czy rozwiązywania problemów osadzonych w konkretnym kontekście, skupiały się za to na matematycznych błahostkach, choć liderzy w branży już wtedy postrzegali je jako coraz mniej istotne w programowaniu. Skutecznie sprawdzały przede wszystkim te umiejętności matematyczne, których chłopcy z większym prawdopodobieństwem uczyli się wtedy w szkole. Całkiem trafnie określały też pozycję kandydata w środowisku. Odpowiedzi były często dostępne w Męskich Bractwach Studenckich i Elks Lodge, amerykańskim zakonie braterskim. To ostatni raz może powiem, zanim przeczytam do końca. Niewidzialne kobiety, Caroline Criado Perez, to jest to, co czytamy. Serdecznie polecam, czytamy teraz rozdział 4. Zapraszam do słuchania. W ciągu 10 minut pewnie skończymy czytanie. Stereotyp programisty, który wzbudził aprobatę nauczyciela informatyki na kursie w Carnegie Mellon, kształtowały sylwetki adeptów informatyki. Wizerunkowi temu odpowiadał stroniący od ludzi i mydła samotnik o maniakalnych skłonnościach. Szeroko cytowana praca psychologiczna z 1967 roku podała brak zainteresowania ludźmi oraz niechęć do czynności wymagających wchodzenia w bliskie kontakty z innymi jako cechy charakterystyczne programistów. W rezultacie firmy wyszukiwały właśnie takich ludzi. To oni stali się najwybitniejszymi programistami swojego pokolenia, a ten portret psychologiczny stał się samo spełniającą się przepowiednią. Czy będzie więcej czytania na streamach? Jest możliwe. Mi się podoba. O dziwo łatwiej mi się też skupić na materiale. Skoro tak, to nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że ten sam ukryty stereotyp przeżywa dziś swój renesans dzięki tajemnym algorytmom, które w coraz większym stopniu przejmują proces rekrutacji. W artykule dla Guardiana Cathy O'Neill, amerykańska specjalistka od danych i autorka książki Broń Matematycznej Zagłady, wyjaśnia, jak internetowa platforma rekrutacyjna Guild, została ona wykupiona przez firmę inwestycyjną Citadel i przez nią jest obecnie wykorzystywana, umożliwia pracodawcom coś więcej niż przeglądanie CV kandydatów. Przeczesuje ich dane społecznościowe, czyli ślad, jaki zostawiają po sobie online. Tych danych używa się do szeregowania kandydatów według kapitału społecznego, czyli oceny pozycji programisty w społeczności internetowej. Można to zmierzyć, sprawdzając, ile czasu kandydat spędza na dzieleniu się wiedzą i tworzeniu kodu na platformach dla programistów, takich jak GitHub czy Stack Overflow. Ale terabajty danych, przez które przekopuje się Guild, ujawniają też inne schematy zachowań. Na przykład, według danych Guild, silnym wyznacznikiem dobrych umiejętności programowania jest odwiedzanie pewnego japońskiego portalu internetowego o mandze. Z tego powodu programiści, którzy tam bywają, otrzymują więcej punktów. Brzmi świetnie, ale jak zauważa O'Neill, na wieść o przyznawaniu punktów za coś takiego każdemu, komu zależy na walce z uprzedzeniami, od razu zapali się lampka ostrzegawcza. Kobiety, jak wiemy, wykonują 75% nieodpłatnej pracy opiekuńczej na świecie. To jest we wcześniejszych tych, to jest też mega ciekawe, w wcześniejszych rozdziałach. Dlatego mogą nie mieć wolnego czasu, żeby godzinami nawijać w internecie o mandze. O'Neill zwraca też uwagę, że jeśli jak większość technoświata ten portal mangowy jest zdominowany przez mężczyzn i ma seksistowski ton, spora liczba kobiet w branży zapewne będzie go unikać. No i umówmy się, jaka strona w internecie, kurwa, gdzieś tam nie jest nieprzyjazna kobietom? Jaka przestrzeń w internecie nie jest nieprzyjazna kobietom?
Słowem, Guild wydaje się algorytmiczną wersją nauczyciela informatyki z kursu na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Twórcy tej platformy bez wątpienia nie zamierzali stworzyć algorytmu, który będzie dyskryminował kobiety. Ich zamiarem było zlikwidowanie ludzkich uprzedzeń. Jeśli jednak nie rozumiesz mechanizmu tych uprzedzeń, nie pozyskujesz danych i nie poświęcasz czasu na wypracowanie procedur bazujących na rzeczywistych dowodach, będziesz nadal ślepo powielać stare krzywdzące schematy. Właśnie w ten sposób, zapominając o tym, jak życie kobiet różni się od życia mężczyzn, zarówno online, jak i offline, programiści Guild niechcący stworzyli algorytm, w którym kryje się uprzedzenie wobec kobiet. Ale nie to niepokoi najbardziej. Największe obawy budzi to, że nie jesteśmy w stanie oszacować skali problemu. Większość tego rodzaju algorytmów utrzymuje się w tajemnicy i chroni jako kod własnościowy. Nie wiemy, w jaki sposób zapadają decyzje na ten temat i jakie kryją stereotypy. O tym potencjalnym błędzie poznawczym w algorytmie Guild wiemy tylko dlatego, że jeden z twórców platformy raczył nam o nim powiedzieć. Mamy więc podwójną lukę w danych. Kryje się ona po pierwsze w tym, co wiedzą programiści projektujący algorytm, a po drugie w tym, co ogół społeczeństwa wie na temat dyskryminującego działania sztucznej inteligencji. Może będzie o tym. Właśnie miałem dorzucać, bo się zastanawiałem, czy będzie też o tym, jak sztuczna inteligencja przez to, że będzie zbierać właśnie informacje, które już mamy, czyli informacje pełne uprzedzeń, będzie kontynuować te uprzedzenia jako część jakby swojej nauki, którą zbiera na podstawie tego, jak my się zachowujemy, nie? Więc jeżeli uprzedzenie jest, to naturalnie będziemy się uprzedzać dalej. Jedziemy. Procedury zatrudniania, które są mimowolnie przychylne mężczyznom, okazują się problematyczne zarówno przy rekrutacji, jak i przy awansach. Klasycznego przykładu dostarcza nam Google, gdzie kobiety nie występowały o awans z taką samą częstotliwością jak mężczyźni. To żadna niespodzianka. Kobietom wpaja się, że mają być skromne i karci się je, gdy przekraczają tę narzuconą normę płciową. Ale dla Google sytuacja ta była zaskakująca. Ich zespół postanowił spróbować to naprawić i chwała mu za to. Niestety sposób, w jaki się do tego zabrano, okazał się kwintesencją myślenia, które męskość zrównuje z normą. Nie wiadomo, czy Google nie miał danych na temat narzucanych kobietom oczekiwań kulturowych, czy też o te dane nie dbał. W każdym razie rozwiązanie miało polegać nie na naprawieniu systemu faworyzującego mężczyzn, lecz na naprawieniu kobiet. Pracownice zatrudnione na wyższych stanowiskach w Google zaczęły prowadzić warsztaty, żeby zachęcić kobiety do występowania o awans, powiedział dziennikarzowi New York Times w 2012 roku Laszlo Bock, szef HR w Google. Innymi słowy, warsztaty miały zachęcić kobiety, żeby choć trochę upodobniły się do mężczyzn. Tylko skąd pewność, że sposób działania mężczyzn, ich postrzeganie samych siebie są prawidłowe? Niedawno opublikowane wyniki badań pokazują, że podczas gdy kobiety na ogół oceniają własną inteligencję właściwie, mężczyźni o przeciętnej inteligencji uważają się za inteligentniejszych niż 2/3 ludzi. Skoro tak, to może nie odsetek kobiet wnioskujących o awans był zbyt niski, lecz odsetek mężczyzn za wysoki. Bock twierdził, że warsztaty Google przyniosły pożądany skutek. Pochwalił się New York Timesowi, że proporcje awansowanych kobiet i mężczyzn się wyrównały. Ale jeśli tak to w istocie wyglądało, dlaczego nie zechciał przytoczyć dowodów? Kiedy w 2017 roku amerykański Departament Pracy przeprowadził analizę polityki płacowej w Google, wykrył systemowe rozbieżności w wynagrodzeniach na niekorzyść kobiet właściwe w całej kadrze pracowniczej, z różnicą 6-7 odchyleń standardowych między zarobkami mężczyzn i kobiet w prawie każdej kategorii stanowisk. Nie wiem, co znaczy 6-7 odchyleń standardowych, nie będę krył. Google od tamtej pory konsekwentnie odmawia przekazania pełniejszych danych o swoich płacach do Departamentu Pracy, miesiącami walcząc w sądach o możliwość uchylenia się od tego żądania. Upiera się, że żadnej nierówności w zarobkach nie ma. Opór Google przed interwencją w tej sprawie może się wydawać zaskakujący, wszak to firma zbudowana od początku na danych. To jednak żadne zaskoczenie. Według Tracy Chow, informatyczki badającej od 2013 roku procentowy udział inżynierek oprogramowania w amerykańskiej branży technologicznej, każde przedsiębiorstwo ma swoje sposoby na zatajanie albo zaciemnianie danych. Branża nie wydaje się też zainteresowana sprawdzaniem, czy podejmowane przez nią inicjatywy mające na celu stworzenie środowiska pracy bardziej przyjaznego kobietom albo zachęty do tego, by większa liczba kobiet pojawiła się w informatyce lub pozostała w niej, spełniają pokładane w nich nadzieje. Nie sposób osądzić, czy pomysły te chwyciły, ani czy są warte naśladowania, ponieważ nie znamy miary powodzenia żadnego z nich, objaśnia Chow. W rezultacie
nikt o tej kwestii uczciwie nie rozmawia. Zostały nam 2,5 strony. O, ale muszę... Muszę... toaletki na chwilkę. Jeśli w pismach dominowanych przez mężczyzn nie ma odpowiednich artykułów, to powinno balansować to pisma kobiece. Pisma kobiece czytają tylko kobiety. I wtedy to jest spory problem, nie? Jeżeli kobiety tylko będą mówić do kobiet, to trochę bez sensu. Na pewno też ma swoją przydatność. Co tam piszecie? Forb jako magazyn biznesowy nie powinien być pisma zdominowanym przez mężczyzn. Totalnie. Taka prawda, Shippy. Co jeszcze ciekawego piszecie? Chcecie demtaka o tym? Demtalk o AI, tak? Dziewczyny mówią, że fajnie im w Demlandzie. Fajnie. Fajnie. Dobra. Okej. Pa, pa, pa. Czyby nie... Nie do końca wiadomo, dlaczego branża zaawansowanych technologii tak bardzo wzbrania się przed segregowaniem danych o zatrudnieniu według kryterium płci, ale jej romans z mitem merytokracji może mieć coś z tym wspólnego. Jeżeli do tego, by pozyskać najlepszych ludzi, potrzebujesz jedynie wiary w merytokrację, to po co ci dane? Ironia polega na tym, że gdyby te instytucje, rzekomo optujące za merytokracją, naprawdę przedkładały naukę nad religię, mogłyby korzystać ze sprawdzonych, istniejących już rozwiązań. Na przykład kwot płci, które wbrew powszechnemu twierdzeniu, podważonemu w badaniu London School of Economics, raczej wypleniają niekompetentnych mężczyzn, niż promują nieznające się na rzeczy kobiety. Instytucje mogą też gromadzić i analizować dane ze swoich procedur rekrutacyjnych, by sprawdzić, czy są one tak neutralne płciowo, jak im się wydaje. Coś takiego zrobił Massachusetts Institute of Technology i jego analiza danych z ponad 30 lat wykazała, że zwyczajowe wydziałowe procedury zatrudniania stawiały kobiety w niekorzystnym położeniu i że wyróżniające się kandydatki mogą z dużym prawdopodobieństwem nie zostać wychwycone w rekrutacji do wydziałów prowadzonej konwencjonalnymi metodami. Jeżeli komisje rekrutacyjne wprost nie poproszą dziekanów o nazwiska wybitnych kandydatek, ci mogą nie wystawić żadnych kobiet. Wiele z tych, które zostały przyjęte, gdy podjęto specjalne wysiłki w kierunku poszukiwania kandydatek, bez niczyjej zachęty w ogóle by nie aplikowało. Badanie wykazało, zgodnie zresztą z tym, czego dowiodła analiza LSE, że w okresach, gdy szczególnie starano się o zatrudnianie kobiet, standardy nie uległy obniżeniu. Co więcej, kobiety, które przyjęto do pracy, odnoszą nieco większe sukcesy niż koledzy. W ogóle chciałbym też zauważyć, może to właśnie bardziej do chłopaków, jak pomyśleć o tym, zwłaszcza, że jakby jesteśmy chłopaki sobie w internecie, nie? Często nie mamy tych wszystkich w takich słynnych męskich karierowych cech. Innymi słowy, nie jesteśmy wystarczająco głośni może, żeby dostawać się w takie wszystkie miejsca. Takie rzeczy tak, żeby i nam służyły, w sensie tutaj akurat służą konkretnie jakby kobietom, ale samo to podejście, że te cechy właśnie pożądane, takie jak tam było wcześniej wspomniane, jak agresja, czy domaganie się gdzieś tam swoich rzeczy, to jest coś, na czym my tracimy jako ci... mężczyźni, którzy jakby, nie wiem, tych cech nie posiadają, więc to też coś ciekawego do dalszego zgłębiania może. Optymistyczne jest to, że gdy organizacje... Zrekułujmy wspaniale, niechlujno, dzięki Bąku. I guess. Optymistyczne jest to, że gdy organizacje przyglądają się danym i podejmują działania naprawcze, rezultaty mogą być spektakularne. Gdy pewna europejska firma zamieściła ogłoszenie o pracę na stanowisku technicznym, umieściwszy zdjęcie mężczyzny obok tekstu, który akcentował przebojowość i nastawienie na rywalizację, tylko 5% zgłoszeń pochodziło od kobiet.
Gdy przeredagowano ogłoszenie i zamieszczono zdjęcie kobiety oraz tekst zwracający uwagę na entuzjazm i innowacyjność, wśród zgłaszających się było aż 40% kobiet. Firma z branży Digital Design Made by Many zanotowała podobną zmianę, gdy swoje ogłoszenie dotyczące pracy na stanowisku starszego projektanta zmieniła w taki sposób, aby bardziej podkreślało wagę pracy zespołowej oraz user experience, a mniej ambicje, egotyzm i dążenie po trupach do celu. Posada pozostała ta sama, zmienił się tylko sposób jej prezentacji, a jednak liczba kandydatek zwiększyła się ponad dwukrotnie. To tylko dwa przykłady. Istnieje jednak mnóstwo dowodów na to, że sformułowania użyte w ogłoszeniu o pracę mogą wpłynąć na prawdopodobieństwo zgłoszenia się kobiet. Po przeanalizowaniu 4000 ogłoszeń okazało się, że te, w których używano sformułowań kojarzonych z męskimi stereotypami, a więc dynamiczny, ambitny czy nieustępliwy, budziły niechęć kobiet. Co ważne, kobiety mają też niechęć buzą. Co ważne, kobiety nie zauważały tego języka, ani nie zdawały sobie sprawy, że ma taki na nie wpływ. Swoją niechęć usprawiedliwiały powodami natury osobistej, co świadczy o tym, że nie musisz zdawać sobie sprawy z tego, że jesteś dyskryminowana, żeby być dyskryminowaną. Kilka technologicznych startupów poszło za przykładem Filharmonii Nowojorskiej i wypracowało procedury rekrutacji w ciemno. GapJumpers daje kandydatom mini zadania do rozwiązania, zaprojektowane pod konkretne stanowisko, a aplikacje kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, są przesyłane rekruterom bez ich danych osobowych. Efekt? Około 60% wybieranych osób pochodzi z grup niedoreprezentowanych. O ile rekrutowanie w ciemno może się sprawdzić przy naborze, o tyle trudno znaleźć dla niego zastosowanie przy awansach. Ale i tu mamy rozwiązanie. Odpowiedzialność i przejrzystość. Pewna firma technologiczna uczyniła menadżerów autentycznie odpowiedzialnymi za ich decyzje w sprawie podwyżek pensji. Zbierała dane o wszystkich ich decyzjach i, co najistotniejsze, wyznaczyła komisję do ich monitorowania. W ciągu 5 lat od przyjęcia tego systemu luka płacowa praktycznie zniknęła. Tadam! We did some reading today. Girls and boys, dzięki, że zostaliście do końca. Super było, dzięki. Znowu Big Sad. Przez treści, które są, że unaocznia te treści, tak, bajka? Że smutny ten żywot na tym świecie. Niby człowiek pamięta tę wodę, w której pływa. Well, ale im bardziej wiemy, jakby może mamy teraz 100 osób więcej, które, znaczy może nie 100, bo część wie, ale wydaje się, że zawsze gdzieś tam małe kroczki, co nie? Jest lepiej niż było. Pod pewnymi względami. No mniejsza z tym. Dobra, mieliśmy, kurde, najdłuższy stream ever. To jest prawie 4,5 godziny. Jesus. Jakieś kwestie końcowe? Pytania takie tam? Serdecznie polecam. Niewidzialne kobiety. Caroline Criado Perez.